Miłosz, po pierwsze gratulacje, po drugie, czy tak właśnie wyobrażałeś sobie to spotkanie, kiedy myślałeś o jego przebiegu? No, wiedziałem, że mamy znakomitą drużynę. Jesteśmy niepokonani od chyba sierpnia, nie pamiętam którego. Wiedziałem, że na co nas stać, także wszystko pozytywne. Wszystkie pozytywne myśli przychodziły mi do głowy. Co twoim zdaniem było kluczowe w tym, że Raków tak dobrze wyglądał dzisiaj na tle mistrza Polski i nie widać było tej różnicy klas między oboma zespołami? Zawsze cechuje nas jedność, że jesteśmy jedną wielką drużyną i pokazujemy to w każdym meczu, dlatego tak to wygląda. Moment, w którym piłka wpadła do siatki na 2-1. Co wtedy czułeś? No, na pewno radość. I chciałem już, żeby był koniec meczu, żebyśmy byli już w półfinale. Andrzej mówił nam tutaj, że wizualizował sobie to, jak trafia do siatki. Czy ty wizualizowałeś sobie to, że Raków będzie w półfinale? Tak, na pewno sobie wizualizowałem to, że Raków będzie w półfinale i że coś strzela, ale chyba nie mogę ostatnio tak robić, bo coś nie wychodzi właśnie. Powiedz mi, przed nami mecz z Termaliką Mniejciecza. Czy łatwo będzie wrócić do tej ligowej rzeczywistości po takim śnie, który nadal trwa? Nie, no, na pewno mamy swój cel, dlatego trener nas na pewno dobrze zmotywuje. Nawet nie musi nas motywować, bo wiemy, o co gramy. Dlatego myślę, że będzie to też dobry mecz i zapraszam wszystkich kibiców, żeby była taka atmosfera jak dzisiaj. Powiedz mi jeszcze, pokonaliście Lecha, pokonaliście Legię. W półfinale trafić możecie na Lechię, Jagiellonię, jakiegoś z pary Miedź, Puszcza. Zastanawialiście się już nad tym, z kim chcielibyście zagrać ten półfinał? Tak naprawdę nikogo się nie boimy, na kogo trafimy. Z tym będzie nam dane walczyć. Dziękuję.